Cześć, wybraliśmy się dzisiaj na offroad do Patryka, tego z limonkowego samuraja. Pewnie kojarzycie z poprzednich filmów. I szczerze, jest naprawdę mało śniegu tutaj u niego. Troszeczkę inna okolica niż u nas, troszeczkę niższe góry. No i zobaczcie, jesteśmy już naprawdę kawałek w górę góry. I resztki śniegu. Zobaczymy, może się gdzieś nam uda dojechać. Miła odmiana po tym, co cały czas jest u nas i że nigdzie się nie da wjechać. Nie? No. I w planie mamy ognisko, o ile nie będzie strasznie wiało. U nas strasznie wieje, ale tutaj chyba jest troszeczkę lepiej. No, no nic, jedziemy. Na razie jest spoko. Co się stało? Nie mogę skręcić w prawo. W lewo działa, a w prawo nikuje. Myślisz, że to kwestia wspomagania elektrycznego? A przywaliłeś czymś, czy co? Nie, no kurde, te drzewka tylko, że on tam popchał, ale... Nie, no to jest bez przesady. Ładnie pali! Powiedzmy, że na ryż. Nie chcę tak na siłę ciągnąć. Może przeskoczy. No i czekaj, to nie ma co wbitego faktycznie. Ja, moja ma takie kurwa luzy, że chętnie bym ją wymienił. Moja też ma luzy i szczela. Ale jak widzę, ile kosztuje używana, to jednak nie chcę szczela. Ja obstawiam, że taka ile? Rzecz Jimmy... No tak z 1200 w ładnym stanie. Co ty mówisz za kurwa? Ej, stary, przecież jazda Jimmy'akiem to trzeba... Mi się wydaje, że ten wielokrin tutaj się normalnie skręcił. Bo zobacz, on jest wykręcony centralnie tak jakby wąs stał, a przekładnia skręcała w tamtą stronę, nie? W Samuraju napęd się sam naprawił, znaczy nie napęd, tylko wspomaganie. On ma tam przekładnię z Toyoty Yaris i coś tam w niej przeskakuje. Kiepski patent. No ale działa, samo się naprawiło. A teraz atakujemy podjazd. Dojechaliśmy na szczyt, chłopaki jeszcze tam walczą. Ja pojechałem pierwszy i wyciągarką się przeciągnąłem przez największy śnieg. No i jesteśmy na takiej miejscóweczce. Jest ładny widok na zachód słońca. Czas na jakąś herbatkę. Nie wiem, może tu ognisko zrobimy. Trochę wieje. Zobaczymy. Na razie niech wszyscy tu dojadą. Śniegu już są naprawdę resztki. Mam nadzieję, że to końcówka zimy. Fajnie było, ale już mam dosyć. Ale cieszę się, że już udało się gdzieś wjechać. No naprawdę, wjechaliśmy w końcu na szczyt jakiejś górki, co prawda niewysokiej. Tak to wygląda. To jest taka polanka, przez którą jechaliśmy. Pewnie zasypana droga. No tu jest taki najgorszy moment. Największe dziury się tu porobiły. Ale jak dojedzie do tego miejsca, to to już powinien na trakcji pójść. I brakło wykrzyżu. Daj na tym wstecznym. Wydaje mi się, że on może mieć słaby wykrzyż przez stabilizator z przodu. Myślę, że brak tego stabilizatora mógłby pomóc. Mam narzędzie. Ostatnia próba, jak się nie uda, to go wciągamy na trzy liny. Mamy taki plan. Teraz Jimmy jest zapięty do dwóch lin od wyciągarki i do dwóch kinetyków, czyli jakieś, nie wiem, 70-80 metrów stąd. Ale wymyśliłem, że zapnę się do Arona i spróbujemy go w dwójkę wyciągnąć do góry, a my tutaj mamy już w dół. Także nam powinno łatwo pójść. Zobaczymy, może się uda.
Udało się. Tak szybka akcja, że nawet nie zdążyłem nagrać. My jesteśmy tutaj po drugiej stronie szczytu. Tam na górze jest Jimik, wyjechał dzielnie bez problemu. Super. Jesteśmy wszyscy na górze. Aha, jeszcze my musimy stąd wrócić tam, ale myślę, że damy radę. Jak zwykle muszę się zajmować udrożnianiem szlaku. Jedziemy na kolejną miejscówkę. Trzy Jimiki i samuraj. Naturalne, można wyrzucić. Ale nie, ja nie potrzebuję krzesła, bo nic nie chcę siedzieć, ale ten. Też. Znaczy nie mam inaczej. No. Zaraz się okaże, że Adam jest w moim wieku. No. Nie, nie, Adam naprawdę ma 74. Słuchajcie, powoli kończy się zima, a z uwagi na to, że się kończy zima, to zaczęliśmy planować cały rok wyjazdów. I w zasadzie mamy już spięty cały plan, którego będziecie mogli nas rozliczyć pod koniec tego roku. A więc, od czego zaczynamy? Od Madery. Lecimy na Maderę. Jeszcze nie wiemy dokładnie kiedy, ale prawdopodobnie marzec, końcówka kwiecień. Końcówka marca, kwiecień. Coś takiego. No. Na Maderze plan jest taki, że wynajmujemy jakiegoś Jimika, samuraja, patrola, pandę 4x4. Nie wiem, cokolwiek co będzie miało napęd i będzie się dało to wynająć. I pokażemy wam całą wyspę po naszemu. On ściemnia, bo tak naprawdę będziemy przez tydzień leżeć na plaży. No to zobaczymy, zobaczymy. Jak wrócimy z Madery, robimy spotkanie z wami. Zorganizuję to. Jeszcze nie znam dokładnego terminu. Powiem wam tak z miesiąc wcześniej. Wydaje mi się, że miesiąc wcześniej to będzie sam raz. Ale jednak będzie na wiosnę, zima się już kończy i niech się skończy, bo już mamy jej dość. A więc tak, później spotkanie z wami. Co dalej? Dalej mamy czerwiec. Końcówka maja i czerwiec. Mamy plan na Czarnogórę i Bośnię. Bo tylko to nam w sumie zostało tak bardzo do zeksplorowania na Bałkanach. No, 2 lata temu byliśmy długo na Chorwacji, w 2021 długo w Albanii i została nam Czarnogóra i Bośnia. Także mamy nadzieję, że obostrzenia ściągną i będzie się bez problemu dało do Bośni wjechać, bo to zawsze tam był największy problem. Plan jest taki, jedzie z nami młody. Młody, wiecie, który młody. Cześć, jestem Kuba. Młody jedzie nowym Jimikiem i chcemy jechać mniej więcej na 10 dni, czyli taki naprawdę tydzień na miejscu, do tego dojazd i tak dalej. Bośnia, nie byliśmy, nie zwiedzaliśmy, ale jak oglądałem jakieś filmy, zdjęcia stamtąd, naprawdę jest tam co robić. Czarnogórę troszeczkę znamy i chcemy ją bardziej zwiedzić. No i to jest taki plan na do wakacji. W wakacje siedzimy na miejscu. Dlaczego? Dlatego, że lato u nas jest coraz cieplejsze i w sumie zawsze jest co robić na miejscu. To jest raz, wiadomo, skuter wodny, pogoria i tak dalej, a poza tym my nie lubimy, jak jest wszędzie dużo ludzi. No i żebyście się nie wkurzali w komentarzach, że cały czas mówimy zasrani turyści, to odpuszczamy sobie wyjazd wakacyjny. Tak, no nie będzie turystów, bo nie będzie wakacji, prosta sprawa. Wakacje się kończą i plan najważniejszy, czyli Turcja. Turcja, miesiąc offroadu. Tak planujemy, na miesiąc pojechać do Turcji.
Co z tego wyjdzie? Nie wiemy, ale na pewno chcemy tam pojechać. Może pojedziemy potem do Gruzji. Może zahaczymy o Syrię, jeśli będzie się dało wjechać. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale taki jest plan. A może się skończyć tak, że będziemy wracać samolotem? Może być tak. Co będzie? Nie wiemy, ale taki jest plan. Po powrocie z miesięcznej wyprawy, jeśli jeszcze będziemy mieli siłę i będzie się dało pojechać, to pojedziemy do Rumunii albo na Ukrainę. No i tyle. Taki mamy plan na ten rok. Co się z tego spełni? Nie wiem. Mam nadzieję, że wszystko. I mam nadzieję, że będziecie z nami to wszystko śledzić. Także najważniejszy cel to wygrać w Totka. No, trochę kasy mamy do wydania. Ale ciężko na to pracujemy. Znaczy nie mamy. No nie mamy, ale ciężko na to pracujemy, żeby ją mieć i żeby ją wydać i żeby pokazać Wam jak najwięcej świata i to takiego świata offroadowego pokazanego naszą kamerą, naszymi oczami i opowiedziane naszymi ustami i tyle. Muszę obrócić kiełbasę.